Cześć kochani! Robicie własnoręcznie ozdoby świąteczne? Jeśli nie, to mam nadzieję, że zaraz Was do tego zachęcę, bo przygotowałam dla Was dzisiaj kurs na zawieszkę na choinkę w kształcie takiego uroczego, świątecznego sweterka w takich właśnie świątecznych kolorach. No to co? Sprawdźcie! Do tego projektu przyda nam się włóczka w jakichś świątecznych kolorach, najlepiej bawełniana. Ja wybrałam Cotton Royal od Fibra Natura. Ogólnie włóczka jest super miękka i idealnie też sprawdzi się na jakieś większe projekty. Użyjemy szydełka 4,5 mm, przyda się igła do wełny i kilka znaczników. Najwygodniej będzie, jeśli jeden z nich będzie w innym kolorze. Zaczniemy od zrobienia pętelki. I robimy 16 oczek łańcuszka. Łączymy w kółko, uważając, żeby ten pasek nam się nie skręcił. Robimy jedno oczko łańcuszka. I teraz wbijamy się po kolei w każde oczko, dodając jeden półsłupek. Na końcu tego rzędu powinniśmy mieć takie kółeczko. Łączymy oczkiem ścisłym pierwsze oczko. Zaznaczamy sobie teraz znacznikiem początek rzędu. Dodajemy jedno oczko łańcuszka. W kolejnych dwóch oczkach dodajemy po jednym półsłupku. W następnym oczku dodajemy jeden półsłupek. Oczko łańcuszka i znów jeden półsłupek. To będzie nasz punkt podziału sekcji. To jedno oczko łańcuszka oznaczamy sobie znacznikiem. Teraz w kolejnych trzech oczkach dodajemy po jednym półsłupku. W kolejnym oczku dodajemy znów półsłupek, oczko, półsłupek. I następne trzy półsłupki. Takie sekcje z układu półsłupek, oczko, półsłupek oddzielone trzema półsłupkami dodajemy jeszcze dwa razy. Na końcu zostaje nam miejsce na jeszcze jeden półsłupek. I łączymy oczkiem ścisłym. Zmieniamy teraz kolor, łapiemy za zieloną nitkę i robimy oczko ścisłe. Dodajemy oczko łańcuszka. Teraz we wszystkich oczkach, aż do znacznika, dodajemy pojedyncze półsłupki.
dobrze by było teraz wykorzystać chwilę, żeby zabezpieczyć i związać ze sobą nitki zmienionych kolorów, bo później będzie trudniej to zrobić. Zdejmujemy znacznik i robimy w tej przerwie znów jeden półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. W tej przerwie znów zakładamy znacznik. Powtarzamy w ten sposób przez cały rząd. Dodajemy półsłupki we wszystkich półsłupkach, a ten zestaw półsłupek, oczko, półsłupek w każdej przerwie z poprzedniego rzędu. Na końcu łączymy oczkiem ścisłym i znów zmieniamy kolor. I już za pomocą białej włóczki robimy jedno oczko łańcuszka. Dodajemy teraz po jednym półsłupku w każdym oczku, aż dojdziemy do pierwszego znacznika. Będziemy teraz łączyć miejsce pierwszego znacznika z miejscem drugiego. Wbijamy się więc w przerwę między oczkami i w kolejną przerwę i robimy oczko ścisłe. Teraz, aż do kolejnego znacznika, dodajemy pojedyncze półsłupki. W ten sam sposób łączymy trzecią przerwę z czwartą. Wydzielamy sobie w ten sposób osobne sekcje, które będą stanowić nasze rękawy. W ostatnich dwóch oczkach dodajemy półsłupki. Już powoli zaczyna nam przebijać kształt sweterka. I łączymy oczkiem ścisłym. Będziemy teraz przerabiać na razie tylko środek swetra. Zabezpieczamy sobie te końcówki nitek, które nam pozostawały po zmianie koloru. Dołączamy znów czerwoną nitkę i robimy jedno oczko. Będziemy teraz robić półsłupki. Dodajemy teraz po jednym półsłupku w każdym oczku, włącznie z tymi oczkami ścisłymi, którymi łączyliśmy rękawy w poprzednim rzędzie. Możemy sobie standardowo zaznaczyć początek rzędu. Na końcu rzędu łączymy oczkiem ścisłym i robimy jedno oczko łańcuszka. I tutaj znów robimy po jednym półsłupku w każdym oczku. Tak będziemy pracować już do końca swetra. W kolejnym rzędzie zmieniamy kolor na zielony, pamiętając o kończeniu każdego rzędu oczkiem ścisłym i zaczynaniu oczkiem łańcuszka. Dziewiąty rząd robimy białą włóczką. Ostatnie dwa rzędy środka wykonamy sobie czerwoną włóczką.
odcinamy włóczkę i zakańczamy. Jak widzicie, mamy już powiedzmy świąteczny bezrękawnik, trzeba będzie go jeszcze uzupełnić o rękawy. Będziemy teraz dołączać włóczkę do rękawa, najlepiej zacząć z tyłu sweterka. Zaczniemy białą włóczką od jednego oczka łańcuszka. I teraz ostrożnie w każdym oczku wewnątrz tego otworu na rękaw dodajemy po jednym półsłupku. Ten pierwszy rząd będzie najtrudniejszy i tutaj będzie super ważne, żeby zrobić półsłupki w każdym oczku. Zwróćcie też uwagę, żeby nie zacząć przerabiać lewej strony, czyli żeby wbijać się od zewnątrz do środka robótki. Na końcu tego malutkiego okrążenia łączymy oczkiem ścisłym. Zmieniamy kolor na czerwony i kolejny rząd zaczynamy od oczka łańcuszka. I robimy kolejne rzędy w ten sam sposób, dodając po jednym półsłupku w każdym oczku, aż do momentu, gdy uznamy, że nasze rękawy są wystarczająco długie. U mnie to było 7 czerwonych rzędów. Odcinamy włóczkę i przeciągamy przez oczko. Mamy już jeden rękaw, drugi dodajemy dokładnie w ten sam sposób. Na końcu znów przeciągamy włóczkę przez oczko. Zostało nam jeszcze ukrycie wszystkich wiszących nitek. Nawlekamy je na igłę i ukrywamy między oczkami. Na końcu musimy jeszcze doczepić nitkę do zawieszenia. W tym celu wbijamy się przez dwie warstwy sweterka w okolicach kołnierza i montujemy nitkę. Zawiązujemy i odcinamy na takiej wysokości, jaka nam odpowiada. I proszę bardzo, nasz uroczy mini sweterek gotowy! Jak Wam poszło robienie Waszych świątecznych sweterków? Dajcie znać, koniecznie napiszcie w komentarzu, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie do naszej grupy na Facebooku, a my widzimy się następnym razem.